Pierwszą część sesji Rady Miasta Bogori nowej kadencji poprowadziła radna seniorka Danuta Sikora. Po pierwszej decyzji radnych zastąpiła ją nowa przewodnicząca Jolanta Wyrzykowska. Radni i burmistrz odebrali zaświadczenie o wyborze i złożyli ślubowanie. W Radzie Miejskiej Bogori na 15 radnych aż 13 jest z komitetu burmistrza poprzedniej i obecnej kadencji Marcina Adamczyka. Nie było więc wielkiego zdziwienia, że całe prezydium rady jest z komitetu burmistrza. Przewodniczącą została wybrana Jolanta Wyrzykowska, a jej zastępcami Grzegorz Snopek i Anna Stobnicka. 10 radnych pełniło tę funkcję w poprzedniej kadencji. 5 jest nowych, co ucieszyło burmistrza Adamczyka. Cieszę się również i z tych zmian, bo weszły nowe, prężne, ambitne osoby, które mają świeże pomysły, lepsze spojrzenie takie, może nie lepsze, ale na pewno świeższe spojrzenie na wszystkie sprawy związane z naszą gminą, także mam nadzieję, że ta praca i współpraca, co najważniejsze, będzie się tutaj układać bardzo, bardzo dobrze. Pewna dobrej współpracy z burmistrzem jest przewodnicząca rady. Na pewno nasza współpraca powinna układać się jak najlepiej. Będę do tego dążyć przez konstruktywne rozmowy, przez właściwe działania, także myślę, że pan burmistrz już dał mi się poznać, ponieważ byłam już przewodniczącą Rady Miejskiej przez ostatnie lata, także mam nadzieję na dobrą współpracę. Podobnie uważa burmistrz Bogori. Adamczyk stwierdził, że już sama osoba przewodniczącej jest gwarantem dobrej współpracy Rady z władzą wykonawczą. Gwarantuje tu dobrą pracę i współpracę na szczeblu Rada Gminy Burmistrz. Za najważniejsze zadania, jakie staną przed samorządem w tej kadencji, będzie pozyskiwanie środków i ich racjonalne wydatkowanie, podkreśliła przewodnicząca Wyrzykowska. Przede wszystkim inwestycje, przede wszystkim zdobywanie, pozyskiwanie właściwych środków, bo nie jest to łatwe. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. Oczywiście zarówno z powiatem, jak i z województwem. Z kolei burmistrz przyznał, że on i jego kandydaci na radnych w kwestii działań na rzecz miasta i gminy zawiesili sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Łącznie wyliczyliśmy, że jest to ponad 200 punktów programowych, także dość sporo. Oczywiście są podstawowe sprawy, które chcemy robić, inwestycje, które już, niektóre nawet już rozpoczęliśmy, ale to wszystko pokaże czas, jak to wszystko się będzie układało. Czekamy na ogłoszenie konkursów, zarówno tych unijnych, jak i z Krajowego Planu Odbudowy i będziemy wtedy ustalać, jakie priorytety na dany rok, na dany czas będą przed nami. Jerzy Strzyż, STV Info.